kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 5. Pan Bóg i ja. Drogie dzieci, to właśnie Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi. Stworzył każdego chłopczyka i każdą dziewczynkę. Pan Bóg stworzył waszą mamę i waszego tatę. A kilka lat temu Pan Bóg stworzył również malutkie niemowlę i dał je im, aby się nim opiekowali. Czy wiecie, kim było to dziecko? To właśnie ty jesteś tym dzieckiem, ponieważ Pan Bóg stworzył również ciebie. Dał ci oczy, nogi, ręce, buzię, całe twoje ciało, które widzisz i którego możesz dotknąć. Pan Bóg zrobił dla ciebie coś jeszcze. Pan Bóg dał ci duszę, czyli ducha, który pozwala ci go poznać i kochać. Ponieważ jest to duch, nie możesz ani zobaczyć, ani dotknąć swojej duszy. Pan Bóg dał tobie wszystko, co masz, wszystko, czym jesteś. Ponieważ Pan Bóg cię stworzył, należysz do Niego. Potrzebujesz Pana Boga. On zrobił wszystko dla ciebie. Pan Bóg stworzył cię, ponieważ jest dobry i cię kocha. Kocha cię tak samo, jak kochał Adama i Ewę. Co możesz zrobić dla Pana Boga, który jest dla ciebie taki dobry? Możesz dobrze się modlić, możesz dobrze wykonywać swoją pracę, nawet bawić się możesz dla dobrego Boga. Często mów Panu Bogu: wszystko, aby sprawić tobie przyjemność, dobry Boże. Pan Bóg jest twoim Ojcem, a ty, od kiedy otrzymałeś Chrzest Święty, który zmywa okropną plamę grzechu pierworodnego w duszy, jesteś Jego dzieckiem. Pan Bóg widzi i wie o wszystkim, co robisz. Kiedy patrzy na ciebie, myśli sobie: moje dziecko, chciałbym, abyś poszedł ze mną do nieba, abyś był na zawsze szczęśliwy. Tak bardzo Pan Bóg jest dobry. Jest tak bardzo dobry, że chce, abyś poszedł do nieba, abyś razem z Nim był szczęśliwy. I wiedz, że nie możesz być szczęśliwy bez Pana Boga. Pan Bóg jest wszędzie, ale w szczególny sposób mieszka w niebie. W niebie wszyscy są szczęśliwi. Dobry Bóg mieszka również w twoim sercu, w twojej duszy od czasu Chrztu Świętego. Słucha ciebie, kiedy do Niego mówisz. To sprawia Mu ogromną przyjemność, kiedy Mu dziękujesz za wszystko, co dla ciebie robi i kiedy mówisz Mu, jak bardzo Go kochasz. Pan Bóg chce, abyś na zawsze był Jego przyjacielem. Jeśli jesteś przyjacielem Pana Boga, nigdy nie może zdarzyć ci się nic złego. Ale co trzeba robić, aby zawsze być przyjacielem Pana Boga? Przypomnij sobie, przed zabraniem Adama i Ewy do nieba dobry Bóg chciał zobaczyć, czy oni naprawdę Go kochają. Adam i Ewa musieli pokazać Panu Bogu ich miłość do Niego poprzez swoje posłuszeństwo. Aby pójść do nieba, każdy musi pokazać, że naprawdę kocha Pana Boga i jest Mu posłuszny. Aniołowie też musieli być posłuszni. I my także. Aby być przyjaciółmi Pana Boga, aby pójść do nieba, musimy być posłuszni. Musimy robić to, czego chce dobry Bóg. Musimy znać Pana Boga, kochać Go i służyć Mu. Jeśli znam i kocham Pana Boga, będę Mu zawsze posłuszny. Będę zawsze robił to, czego On chce. Kiedy jestem posłuszny, pokazuję Panu Bogu, że Go kocham i że chcę być szczęśliwy razem z Nim już na zawsze. Pan Bóg jest zadowolony, gdy jesteś dobry, ale jest Mu bardzo przykro, kiedy jesteś niegrzeczny. Kiedy zrobisz coś złego, powiedz Mu szybko w twoim sercu, że tego żałujesz i że zrobisz wszystko, co możliwe, aby nie sprawić Mu przykrości.
Dziękuję, Panie Boże, za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Chcę myśleć o Tobie. Pomóż mi iść do nieba. Pytania. Kto mnie stworzył? To Pan Bóg mnie stworzył. Dlaczego dobry Bóg mnie stworzył? Dobry Bóg mnie stworzył, aby ukazać mi swoją dobroć i uczynić mnie szczęśliwym razem z Nim w niebie. Należę do dobrego Boga. Spójrz. Ania wzięła kartkę papieru i ołówek. Narysowała tęczę i kwiatki. Następnie pokolorowała obrazek kredkami. Czyj jest ten obrazek? Obrazek należy do Ani. Dlaczego on do niej należy? Ponieważ to Ania go narysowała. Pan Bóg stworzył krowy, konie, mrówki, motyle, żaby. Wszystko stworzył z niczego. Do kogo należą te stworzenia? Należą one do Pana Boga. Dlaczego? Tak, ponieważ to Pan Bóg je stworzył. Pan Bóg stworzył cię i dał tobie ciało, które możesz widzieć, oraz duszę, której nie możesz zobaczyć. Tak więc do kogo należysz? Należysz do Pana Boga. Dlaczego? Ponieważ to Pan Bóg cię stworzył. Pytania do katechezy piątej. Kto cię stworzył? Dlaczego Pan Bóg cię stworzył? Do kogo należysz? Dlaczego? Dokąd Pan Bóg chce, abyś poszedł? Dlaczego On tego chce? Co dał Tobie Pan Bóg? Co powinieneś robić, aby być przyjacielem Pana Boga? Kiedy sprawiasz przykrość Panu Bogu? Co powinieneś wtedy zrobić? Czy możesz być szczęśliwy bez Pana Boga? Bardzo dobrze. A teraz mała powtórka. Pytania z poprzednich kateches. Kto stworzył niebo i ziemię? Jak nazywają się trzy osoby w jednym Bogu? Kto był pierwszym mężczyzną i pierwszą kobietą? Co sprawia grzech? Dobrze. Spójrz. Pewnego dnia Tomek powiedział do swojego przyjaciela Marka: mój tatuś bardzo mnie kocha. Dostałem od niego rower na moje urodziny. Marek odpowiedział mu: mój tatuś również mnie kocha. Dostałem od niego dużą czerwoną piłkę do zabawy. Kiedy dostajesz coś od kogoś, myślisz, że ta osoba bardzo cię lubi i jest to prawda. Ale kto kocha cię najbardziej, bardziej niż wszyscy ludzie na świecie? Oczywiście Pan Bóg. To Pan Bóg cię stworzył. Dał ci mamę i tatę, aby się tobą opiekowali. Dał tobie dom, łóżko do spania, jedzenie, zabawki, abyś mógł się bawić. Pan Bóg stworzył słońce, drzewa i wszystkie piękne rzeczy, całą naturę. I to wszystko stworzył dla ciebie,
a nawet zachował dla ciebie miejsce w niebie, dokąd cię weźmie, jeśli będziesz dobry. Teraz widzisz, jak bardzo Pan Bóg cię kocha. Kiedy twoja mama lub tata podaruje ci coś, co wtedy odpowiadasz? Mówisz: dziękuję, prawda? Więc mów także Panu Bogu dziękuję za wszystko, co od Niego dostałeś. Czy mówisz Mu czasem w twoim sercu: bardzo Tobie dziękuję, dobry Boże? Zadanie. Od dzisiaj powtarzaj często to zdanie: Pan Bóg mnie stworzył, abym był razem z Nim w niebie. Bardzo Tobie dziękuję, dobry Boże.